Witam Was w kolejnym filmiku. I tak, zmieniłam włosy. I teraz się cofniemy kilka dni, a dokładnie do wtorku, bo jest teraz niedziela. Jest niedziela wielkanocna, prawosławna, ale cofniemy się do wtorku, bo byłam wtedy u fryzjera. I zobaczycie moją pierwszą reakcję. Już na fotelu, jak zobaczyłam tą farbę, byłam lekko scykana, no bo wiecie, 2 lata jasnych włosów, tak naprawdę platyny. Bo tak naprawdę ostatni tylko miesiąc miałam włosy trochę ciemniejsze, a tak to przez 2 lata włosy były platynowe. Ja to uwielbiam moich zaskakiwać. I patrzcie, jest brąz. Czy jest ktoś tutaj, kto pamięta jeszcze mnie za czasów brązu? No. Pierwsze 2 dni naprawdę nie mogłam się przyzwyczaić do tego, że te włosy są ciemniejsze. No, jak już wiecie, co się stało, że mam brązowe włosy, to teraz witam Was serdecznie na Wielkanocy Prawosławnej. Jak zawsze jestem u babci, ja sobie przyjechałam wczoraj, ale wczoraj wiecie jak to jest, przyjeżdżasz, rozmawiasz, opowiadasz. No nie było czasu na nagrywanie, więc dzisiaj dla Was wszystko nagram. Babcia jak co roku narobiła ciast i dużo jedzenia. Ponieważ ciocia z rodzinką przyjeżdża trochę później, tylko my zaraz zjemy sobie śniadanie tylko we trójkę, takie tylko dla nas, a później będzie już takie oficjalne śniadanko, jak przyjadą. No, to idziemy na śniadanko. Podzieliliśmy się święconką, a zaraz po śniadanku zaczęliśmy się szykować do naszego świętowania. Oczywiście trzeba było przyszykować stół, przynieść szklanki, jedzonko, talerze, wszystko poukładać, żeby się zmieściło, bo jednak trochę tego było. Zaczęłam też znosić pierwsze dania na stół. No i wszystko gotowe, wszystko jest na miejscu. Zostało podzielić tylko święconkę. Po jedzonku oczywiście deser, a mój brat zrobił kopca kreta, którego ja ubóstwiam i ten był też przepyszny. A czy wy lubicie jakieś ciasta? Bo ja na przykład większość ciast nie lubię, ale kopiec kreta to jest to ciasto, które uwielbiam. Wybieramy się teraz na cmentarz do mojego dziadka, więc będzie krótki spacerek po jedzonku. Potem może mi się uda do mojego chrześniaka pójść, o ile w ogóle przyjechali, bo w sumie jeszcze nie wiem. Czekam na informacje. A u babci w ogrodzie już powoli widać pierwsze oznaki wiosny. Zobaczcie, już nawet magnolia zaczyna tutaj powoli puszczać kwiatki. Już poróweczki zaczynają też puszczać listki. I tutaj. Korzystam sobie z pięknej pogody i z tej ciszy. Uwielbiam to, jak przyjeżdżam na wieś i tu jest tak spokojnie, można zwolnić. Nie to, co w Warszawie. I to odgłosy kur, ciągników i w ogóle to wszystko daje taki klimat, który ja uwielbiam. Naprawdę. Belcia? Belcia? Kto tam? Kto tak hałasuje, co? Kotek babci też przyszedł świętować. I co? Chciałam zrobić zdjęcia i patrzcie. Lecę teraz do mojego chrześniaka i pokażę Wam, co dostanie ode mnie na króliczka. Bo wiecie, złapałam po drodze z Warszawy tutaj na Podlasie króliczka i mam dla niego prezent. W takiej torbie, w ogóle ona jest przecudna, bardzo mi się podoba. I tutaj jest... A, nie wyjmę chyba. Zabawka do wody. I taki przeuroczy zielony samochodzik. Nagrywałam właśnie dla Was film. No, pojawi się pewnie niedługo na kanale.
No i niestety trzeba już wracać do domciu. Zobaczcie, z kim już spaceruję. Ta Kilcia mnie przywitała w domciu. No i sobie spacerujemy teraz. My już jesteśmy w domku. Ja generalnie oczywiście jak zawsze od babci dostałam dużo dobrych rzeczy. Ciasta, szynkę, kiełbasę taką, wiecie, domową. A oprócz tego dostałam sadzonki, pomidorów i papryki, więc będą na balkonie. I dostałam jeszcze 3 pomidorki też od cioci, więc będę miała na balkonie pomidorki i paprykę też. No więc myślę, że będzie zielono i później będziemy gotować z tych rzeczy, więc w sumie fajnie. Ta Kilcia ma akcję na zabawy, więc ja się z Wami szybko żegnam. Dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Trzymajcie się, no i pa!